Cześć, witajcie bardzo serdecznie na czytaniu tygodniowym dla wszystkich znaków zodiaku. Zaczynamy oczywiście od baranów. Także witam i zapraszam, co tam dla Was w tym tygodniu. Tarot plus karta wyroczni, czyli co ewentualnie będzie dodatkowo do przerobienia, co się może pojawić albo zniknąć, jaka emocja, ale zaczynamy sobie tarotem. No i co tam na ten nadchodzący tydzień dla baranów? Zapraszam. Słuchajcie, wy się tutaj przygotujcie na to, że będzie dużo pracy i będzie też w Was dużo energii na to, żeby dobrze cały tydzień przejść z odpowiednią energią, czyli po prostu będziecie miały duży zasób energii na to, co będzie się działo w tym tygodniu, a może dziać się naprawdę sporo. I tutaj, słuchajcie, przede wszystkim w pierwszej kolejności uważajcie na jakieś kłótnie, na jakieś spory, bo one mogą występować. Ktoś tutaj być może będzie chciał troszkę sprowokować, troszkę jakby sprawdzić też, jak ewentualnie może baran się zachować w danym momencie. Obojętnie, czy to partner, partnerka, czy gdzieś po prostu w pracy, tak, gdziekolwiek, może dojść do jakiegoś delikatnego zgrzytu. Także tutaj też od razu na to uczulam, żeby uważać, ale finalnie widzę, że pokazuje się to no, bardzo pozytywnie, tak? Bardzo interesujący tydzień przed Wami, drogie barany, powiem Wam w ten sposób. Bo ja tutaj widzę zarówno faktycznie taką troszkę kłótnię gdzieś w tych emocjach, tak? Bo będzie się dużo działo, ale jakby Wy nie dajecie się wyprowadzić z równowagi. Finalnie to się dla Was dobrze kończy i jakby taką próbę zaliczacie na piątkę z plusem, tak? Jeszcze na spodzie mamy słoneczko, dodatkowo tutaj położę tę kartę, no i powiem Wam, że faktycznie to jest takie też troszkę wracanie do energii, trochę pokazywanie, że doświadczenia z przeszłości, jakie miałem, no to tutaj tak naprawdę zaowocują, tak? Bo będzie jakieś takie wydarzenie, które właśnie być może też już na przykład się kiedyś odbyło w Twoim życiu i ponownie wraca, żeby zobaczyć, czy popełnisz na przykład jakiś błąd, tak? A tutaj właśnie baran tego błędu nie popełnia. Jest pewny siebie i od początku do końca po prostu realizuje fajnie swój plan w tym tygodniu. Co tutaj od karty emocji? Co się może pojawić? Jaka emocja, albo ewentualnie jaka emocja może zniknąć? Okazuje się karta niepewności. No faktycznie, w co niektórych sytuacjach możesz poczuć jakąś taką delikatną niepewność, zwłaszcza jeżeli będzie sytuacja właśnie na styk, tak? Że gdzieś po prostu jakaś kłótnia się odbędzie. Ale myślę, że finalnie też w łatwy sposób jesteś właśnie w stanie za pomocą swojego doświadczenia życiowego tę niepewność przepędzić. Drogie barany, życzę wszystkiego co najlepsze na nadchodzący tydzień. Uważajcie na siebie, no bo tak jak powiedziałem, tutaj naprawdę jest taka energia tych buław, czyli taka wasza energia, też jesteście w tej swojej energii, ale żeby czasami nie przesadzić albo ewentualnie właśnie nie dać się wciągnąć za bardzo w jakąś kłótnię, tak? W jakiś spór. Wszystkiego co najlepsze. Pozdrawiam. No i do usłyszenia na następnych czytaniach. Hej. No dobrze, a ja witam i zapraszam wszystkie byki na tygodniówce. Zobaczymy, jaki ogólny zarys nadchodzącego tygodnia dla byków
z pozycji kart tarota, jak i karty emocji. Zapraszam, byki. Czy ostatnio, najpierw sobie odpowiedz tutaj na pytanie, czy ostatnio odczuwasz jakiś taki, nie wiem, czy to emocjonalny lęk, czy po prostu jakiś taki niepokój, coś idzie nie po twojej myśli, no to powiem tobie, że ten tydzień to będzie początek tego, że można faktycznie to zacząć zmieniać. Że można się wypełnić obfitością, że można odejść od tego niedostatku i od jakichś takich sytuacji, które naprawdę nie chcesz ich w życiu mieć. Myślę, że nawet śmiało można powiedzieć, żaden człowiek takich po prostu sytuacji w życiu by nie chciał, tak? Więc to jest dla was taki czas początku transformacji. No i w związku z tym, że chcesz iść lepszą drogą, no to też jakichś wyborów trzeba dokonywać, więc myślę, że troszkę też taki rachunek sumienia i ewentualnie planowanie przyszłości. Jak ja to widzę, żeby to wyglądało lepiej. I teraz sobie robisz mapę, cały obraz. Zabierasz się za coś. Tutaj byk jest w energii działania. Tak, bo wy po prostu chcecie rozbić to, co jest obecnie. Jakąś strukturę taką, która nie pasuje. Jakiś układ, który jest niekorzystny. Coś w waszym życiu, co wam nie sprzyja, chcecie po prostu już to puścić i poczuć się stabilnie, poczuć tę stabilizację, ponieważ tutaj mamy kartę czwórki pentakli, więc mowa o stabilizacji. No, drogie byki, powiem w ten sposób. Pomimo jakichś niesprzyjających okoliczności, które są, wy już tutaj widzicie światło w tunelu i to będzie bardzo widoczne w tym tygodniu. Przepracujcie odpowiednio ten czas, bo to też właśnie jest czas na to, jeżeli przychodzą te zmiany, żeby odpowiednio je przepracować. Jeszcze jestem bardzo ciekaw, jak tutaj wyjdzie w emocjach z pozycji karty emocji. Sprawdźmy, co może się pojawić, co może zniknąć, jest gniew. Tu jest takie, wiecie co, w tym tygodniu takie poczucie tego, że chyba nie do końca jestem w tym miejscu, w którym bym chciała, w którym bym chciał być. Z tego tytułu mogę trochę poczuć gniew, ale wiecie co? To jest taki gniew na plus. Bo jesteście w działaniu, coś chcecie z tym zrobić i nie patrzycie tylko na coś biernie, nie przyglądacie się czemuś, tylko po prostu podejmujecie jakiś ruch. Obojętnie, czy to kwestie emocjonalne, czy coś w pracy, czy praca nad sobą. Jest podjęty jakiś ruch, tak? Interesujący tydzień. I tak jak powiedziałem wcześniej, przepracujcie ten okres jak najlepiej. Niech ten gniew po prostu przemieni się w taką fajną energię. Taką, która da pozytywnego kopa do działania i pozytywnie was rozpali w tym przypadku. Wszystkiego co najlepsze, drogie byki, w tym tygodniu. No życzę tych sukcesów i tej obfitości. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Hej. No dobrze, a ja witam i zapraszam wszystkie bliźnięta. Cześć na czytaniu tygodniowym. Dzisiaj sobie zobaczymy ogólną energię na ten tydzień dla was. Karty tarota i karty emocji, czyli co może się dodatkowo pojawić do przerobienia. Zapraszam, bliźnięta. Dobrze. Po burzy wychodzi słońce dla was w tym tygodniu, czyli będzie to taka energia, gdzie jest dużo działania, jest dużo być może obowiązków, które już trochę też przytłaczają i czujecie, że nie macie na przykład na nic czasu.
albo jest tego wszystkiego naprawdę bardzo dużo w tym tygodniu, gdzie mam też wrażenie, między to jakby wplata się u Was takie poczucie tego, że to, co ja robię, jest dla mnie odpowiednie, tak? To, w jakiej ja jestem energii, to jest moja energia. I pomimo tego, że jest troszkę ciężko i jest troszkę pracy, to finalnie możecie odczuwać satysfakcję i możecie odczuwać, myślę, spełnienie. Tak? No ale zobaczymy, co jeszcze, słuchajcie. To nie koniec. O, pięknie. Właśnie, czyli po prostu u Was gdzieś w tym całym natłoku wydarzeń, w tej takiej energii ruchliwej, jest miłość, jest spełnienie i jest faktycznie no, dobrze spędzony czas. Cóż tutaj za karty? I też, słuchajcie, bliźnięta, spodziewajcie się jakichś ciekawych spotkań. Być może jakichś nowych spotkań, jakichś nowych osobowości. Zarówno w emocjach, paść pucharów, jak i w kwestiach materialnych, paść pentakli. Czyli być może właśnie jeszcze dojdzie jakieś działanie, które spowoduje, że tego będzie jeszcze więcej, ale wy poczujecie radość. Poczujecie, że mogę mieć jakiś profit z tego, tak? Czy to emocjonalny, czy materialny, a może jeden i drugi. I co od karty emocji tutaj w tym tygodniu dla Was? Ciekawość. Bardzo ładnie to się uzupełnia, wiecie, na ten tydzień dla Was bliźnięta. Tak, jestem ciekawa, jestem ciekawy, co się tutaj wydarzy w tym tygodniu. Co będzie tam nowego? Co ja odkryję takiego nowego? I z chęcią wchodzisz w tę energię nową. Tak? Fajnie to wszystko wygląda. I naprawdę będzie dużo się działo, tak? Bo ta dziesiątka buław mówi o tym, że będzie to energia, która no może nie będzie jakoś przytłaczać, ale będziecie sobie zadawać pytanie, czy na pewno podołacie z tym wszystkim, ale z drugiej strony widzicie właśnie te słońce, ten świat, tak? I coś takiego zupełnie też nowego, co może dopiero w życiu odkryjesz. Pierwszy raz. Nawet takie wydarzenia mogą się tutaj wydawać. Bo też trochę jest zakryte jeszcze, tak? Występuje tu księżyc. No słuchajcie, ja Was z taką końcówką zagadkową zostawiam, nie się dzieje. I wszystkiego, co najlepsze, drogie bliźnięta, w tym tygodniu. Interesujące czytanie. Pozdrawiam, do usłyszenia. Hej. No dobrze. Witam serdecznie i zapraszam wszystkie raki na czytaniu tygodniowym. Cześć. Zobaczymy sobie dzisiaj ogólny rozkład za pomocą kart Tarota i karty emocji, czyli co tam się dodatkowo pojawi, być może do przerobienia, albo odejdzie. Zapraszam. Jak po swoje idzie. Słuchajcie, tutaj jest po prostu uczucie przede wszystkim też spokoju i z pozycji tego spokoju wy możecie sobie wypracowywać i kreować wszystko to, czego obecnie dusza zapragnie. Tak powiem. Czyli zaczniecie od tego, że wejdziecie w ten tydzień bardzo spokojni, jakby też z takim przeczuciem wewnętrznym, że tu się może wydarzyć coś naprawdę bardzo fajnego. I tutaj te karty no, wskazują, tak? Na to, że wysoce prawdopodobne, że to już było zasiane wcześniej. Tutaj było wszystko też jakby wdrażane. I teraz jest taki moment, że no być może nawet te żniwa będzie można zbierać, tak? Pięknie. Gdzieś będziecie też troszkę pędzić. Tutaj może być troszkę wyjazdów. Gdzieś, nie w jakieś dalekie tereny, odległe tereny, ale gdzieś w pobliżu miejsca zamieszkania jak najbardziej wyjazdy mogą się zdarzać. Też wysoce prawdopodobne, że gdzieś w kwestiach jak najbardziej finansowych, tak?
bo jakby z pozycji właśnie tego spokoju sobie działacie i wiecie, w które miejsce pojechać, w które miejsce się udać, co, jak załatwić, tak? No i na spodzie mamy jeszcze dodatkowo do raków kartę dwójki buław, co sygnalizuje o tym, że przy okazji tego, że faktycznie jest ta energia spokoju, ale nic nie trwa wiecznie i wy też mówicie do siebie, że ja muszę podejmować jakieś decyzje, żeby jeszcze lepiej funkcjonować w przyszłości, żeby wykorzystać właśnie tę energię, która jest dobra, do tego, żeby odpowiednio jeszcze dodatkowo zasiać i potem jeszcze więcej zebrać. Czyli będziecie w bardzo fajnej energii w tym tygodniu do Gieraki i wykorzystajcie to. I ta dwójka była w tym pięknym układzie. Bardzo fajnie, że występuje na końcu. Ona też mówi, że masz już tak naprawdę świat na dłoni. Masz jakąś sytuację w dłoni, może nie do końca świat, ale sytuację w dłoni i zrób coś z tym, wykorzystaj to. Więc jeżeli tutaj musi być jakaś decyzyjność, no to niech ona będzie, niech ona występuje, tak? Co od karty emocji? Współczucie może występować dodatkowo. Jakby jesteście w takiej swojej fajnej energii, też energii działania i możecie na przykład mieć osoby czasami wokół siebie, które gdzieś na przykład nie są w takiej energii, a to jest im potrzebne. I jakby też trochę takie współczucie występuje. Tak dodatkowo na marginesie odnośnie karty emocji do Gieraki. I to jest też dobre, bo pokazujecie, że potraficie się kimś zaopiekować, mimo że tak naprawdę masz swoją dużą pracę do wykonania, bo ty tutaj wchodzisz na jakąś taką drogę, która owocuje i będzie owocować dalej, tak? I też musisz tam odpowiednią energię włożyć, no zresztą karta siły występuje, więc jest to działanie i będzie to działanie, a przy okazji też pamiętasz o najbliższych. I to też w przyszłości zaowocuje czymś fajnym. Do Gieraki. Wszystkiego co najlepsze w nadchodzącym tygodniu. Mam nadzieję do usłyszenia na następnych czytaniach. Pozdrawiam. Hej. Witam bardzo serdecznie i zapraszam kolejny znak zodiaku, jakim jest Lew, na czytaniu tygodniowym. Zaraz sprawdzimy sobie do Gierwy, co tam dla Was w tym nadchodzącym tygodniu za pomocą kart tarota i kart emocji, czyli co dodatkowo będzie do przepracowania. Najpierw przekaz ogólny, zapraszam. Słońce, które powoduje, że żeby wyszło słońce, o może w ten sposób do Gierwy, no to coś tutaj musi się rozpaść. A co może w tym pomóc? Coś nowego, jakieś nowe metody, jakieś nowe działania. Zrobienie czegoś inaczej. My chcemy osiągnąć słońce, tak? Raczej dążymy do tego, żeby była pełna stabilizacja w naszym życiu, żeby otaczać się właśnie tymi wysokimi, fajnymi wibracjami, w związku z czym Lwy tutaj chcą coś odrzucić od siebie, z czymś zakończyć, coś skończyć. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Uznanie w oczach innych, że podejmujecie próby walki z czymś i też odnoszenie sukcesów. Więc warto się za to zabrać. Właśnie. Król mieczy. Na potwierdzenie tego, że odcięcie się od kogoś czegoś, zakończenie z czymś, zrobienie czegoś inaczej jest potrzebne do nowych, spełniających, satysfakcjonujących dróg. Czyli zarówno do słońca, jak i tutaj tej potężnej karty głupca, która informuje po prostu o tym, że wkraczasz na tą nową, słoneczną drogę. Masz szansę, tak? Tylko coś faktycznie trzeba skończyć. No i do Gierwy. Zastanówcie się, co to może być. Jeżeli już tobie przyszło do głowy, no to wiedz, że ten tydzień będzie właśnie takim postępowaniem ku temu, żeby zacząć to zmieniać, żeby po prostu zrobić coś inaczej, żeby z czymś zakończyć.
Dodatkowa karta emocji. Co może u Lwa występować w tym tygodniu? Podniecenie. No pięknie. Jeżeli wiecie, że wkraczacie na taką drogę, na jaką chcieliście, chciałyście, kończycie z czymś, co naprawdę wręcz jest toksyczne, no to tutaj czuć radość, czuć emocje pozytywne i właśnie za pomocą tych pozytywnych emocji czuć także podniecenie. Bardzo interesujący tydzień, drogie Lwy. No i życzę Wam tutaj zarówno osiągnięcia Słońca, skończenia z czymś, co nie służy, no i tej karty głupca, która właśnie też troszkę jest powiązana, myślę, z tą kartą podniecenia. To jest taka lekkość, to jest taka świeżość. No niech się dzieje w tym tygodniu wszystkiego, co najlepsze, drogie Lwy. Fajny tydzień przed Wami. Pozdrawiam, do usłyszenia na następnych czytaniach. Hej. No dobrze, kogo my tu mamy? Panny, witam bardzo serdecznie wszystkie panny na czytaniu tygodniowym. Dzisiaj mamy tarota plus kartę emocji, czyli co dodatkowo do przerobienia, co się może pojawić albo co zniknąć. Zobaczymy najpierw ogólny przekaz dla Was, panny. Zapraszam. Co tam za panienek? No tak. Przebudzacie się, to jest jakieś przebudzenie z czegoś, wiecie? Trochę chcę lepszej drogi, chcę w życiu więcej słońca, chcę w życiu więcej radości. I też chcę pozbycia się czegoś, co leży mi na sercu, bo to jest piątka pucharów w otoczeniu takich kart. Mam odczucie, że tutaj faktycznie chcecie się pozbyć jakiejś wewnętrznej emocji. Tylko uwaga na to, żeby zbyt szybkich ruchów nie wykonywać, bo ten rycerz mieczy jednak sugeruje o tym, że jest szybki przebieg jakiegoś wydarzenia i tutaj, żeby czegoś nie pominąć bardzo istotnego, tak? Właśnie, żeby to przerodzić w tego pazia pucharów. No, ciekawy układ dla Was, drogie panny. Ja myślę, że to jest w dużej mierze opiera się właśnie wszystko na tle emocjonalnym. Wy po prostu chcecie wyzbyć się jakiegoś uczucia, jakiejś emocji, jakiejś myśli. Chcecie osiągnąć właśnie to spełnienie, to słońce, tak? I udaje Wam się to. I tutaj też się pokazują z tego tytułu dalsze, nowe drogi, nowe możliwości. I tak jak mówię, nie idź na chwilę obecną gdzieś jeszcze dalej w te emocje, droga panno. Taka podpowiedź ode mnie, bo jeżeli skończysz z jedną, to tutaj zatrzymaj się. Ciesz się z tego, że po prostu skończyłaś z jakąś emocją, tak? Skończyłeś z jakąś emocją. A dopiero potem wybieraj nowe drogi. Bo tak tutaj też ta energia jest dosyć, myślę, zmieszana, tak? Wychodzimy z cienia, osiągamy stan słońca, ale potem jakby trochę pędzimy ku temu, żeby tej satysfakcji było jeszcze więcej. Ona jest, ale potem nagle pojawiają się te nowe drogi i myślę, że nie na chwilę obecną czas, żeby w tym tygodniu w nie wchodzić. Jaka tutaj emocja się dodatkowo pojawi? Bezsilność. Odpuśćcie sobie, wiecie? Tu jest w mojej opinii właśnie panna wychodzi z jakiejś, nie wiem, opresji. Być może ze stanu jakiegoś bardzo niepożądanego, tak? Aż mi się tutaj reklama włączyła, przepraszam najmocniej. Ze stanu niepożądanego chcę po prostu osiągnąć sukces i satysfakcję. Dobrze, fajnie, tylko pamiętaj, że pozbędziesz się czegoś i za szybko nie idź w coś zupełnie nowego. Poceleruj to, co przyjdzie. Ten stan takiej wolności tak naprawdę. Bo pozbywacie się być może też energii na przykład bezsilności. No, interesujący tydzień. Niech się dzieje, drogie panny. Ja życzę wszystkiego, co najlepsze i mam nadzieję do usłyszenia na następnych czytaniach. Pozdrawiam. Hej.
No dobrze, a ja witam bardzo serdecznie i zapraszam wszystkie wagi, część wagi na czytaniu tygodniowym. Słuchajcie, dzisiaj mamy, jak to w tygodniówce, tarota plus kartę emocji. No i zobaczymy sobie taki ogólny przekaz na ten tydzień, co tam może wyjść dla drogich wag. Zapraszam. Cudowak. Bardzo często dzisiaj karta Słońca występuje. Słuchajcie, drogie wagi, wy będziecie w podróży. W podróży takiej, która będzie dla was szczęśliwa. Czyli tutaj no, dosłownie możecie gdzieś fizycznie podróżować, może to być jakaś podróż emocjonalna. I mam takie wrażenie, że powoli panna chce tutaj zrzucić jakiś też ciężar emocjonalny. Coś, co bardzo może przygniatać. I wy właśnie być może w tym tygodniu zaczynacie taką podróż ku temu. Żeby po prostu się tego pozbyć. Bo ty wiesz dobrze, że szczęście czai się za rogiem, tylko po prostu być może uwikłałeś się też w jakiś taki dosyć niefrasobliwy sposób w coś, co jest niepożądane. I teraz chcesz już tego się pozbyć. Ale też podpowiedź od kart, żeby bardziej doceniać to, co już jest. Dostrzeż po prostu to, co masz, tak? Bo droga wago, też będziesz miała fajną energię do wszelkich zmian. Tutaj będziesz bardzo no, ruchliwa, chciałem aż powiedzieć, pozytywnie nastawiona do życia też jak najbardziej. I właśnie jest jakieś działanie, podejmowanie jakiegoś działania, także uwaga na pośpiech, tak? Bo ten tydzień też jest taki dla was właśnie, który sprawia, że trzeba troszkę zrobić więcej, tak? Trzeba czy to gdzieś pojechać, czy coś załatwić. Być może coś takiego nawet nieoczekiwanego wyskoczy i w pewnym momencie waga sobie powie, no już trochę tego za dużo, już troszkę tej energii mam mało. Spokojnie. Wszystko finalnie może zakończyć się dla was dobrze w tym tygodniu. Tylko pamiętajcie o tym, żeby sobie też jak najlepiej ten tydzień zaplanować, żeby potem, jeżeli coś wyskoczy, no to wiecie, no po prostu wiecie, co zrobić, tak? W takim momencie, tak? Mam wszystko zaplanowane. Jeżeli nie będzie zaplanowania, będzie chaos, no to może być wtedy trochę problemów, tak? Bo ta energia jest mocno mieszana, tak powiem, w tym układzie. No i co dodatkowo może występować w tym tygodniu od karty emocji, napięcie właśnie. Bo się dużo dzieje, bo jest dużo możliwości, ale też to napięcie, zwróćcie uwagę, drogie wagi, mówi o tym, że wy idziecie w dobrą stronę, idziecie ze słońcem, idziecie w stronę słońca. I tu występuje i tutaj. Tak? Także tutaj przede wszystkim, tak jak mówię, planować i postarać się nie spieszyć, bo wy będziecie w podróży, wy będziecie w ruchu, będzie się dużo działo. Dostrzegajcie to, co macie, cieszcie się z tego, a jeżeli też idziesz właśnie po swoje, idziesz z realizacją czegoś, to spokojnie, powoli. Nawet jeżeli ona się trochę przeciągnie, to będzie to lepsze niż popełnienie jakiegoś błędu, który może być kosztowny. Także taka dodatkowa podpowiedź ode mnie na ten tydzień. No i cóż, drogie wagi, ja wam życzę naturalnie wszystkiego, co najlepsze. Tutaj możecie się spełnić, możecie faktycznie wyjść z jakiejś takiej sytuacji, która wam nie odpowiada. No i tego wam życzę. Mam nadzieję do usłyszenia na następnych czytaniach. Pozdrawiam. Hej. No dobrze, a ja witam i zapraszam wszystkie koziorożce, chciałem powiedzieć skorpiony, przepraszam. Jeszcze do koziorożca trochę. Skorpiony na tygodniówce. Dzisiaj sobie, jak to u mnie już, sprawdzimy za pomocą kart tarota i kart emocji, co tutaj może się pojawić dla was, skorpiony w tym tygodniu. Zapraszam. Dla skorpiona. Powiem
Wam tak, drogie skorpiony. Tutaj zacznie się dla Was jakaś taka faktycznie droga, która spełni Was, na którą być może też czekałaś, przepraszam, ale uważaj, ponieważ wchodzisz na być może jakiś zupełnie nowy etap. Jest to początek czegoś. Na różnych płaszczyznach może to być, tak? I to jest też takie troszkę przez Ciebie wyczekiwane. Tylko uważaj, bo troszkę jakby diabeł czaił się za rogiem. Czyli faktycznie dojdziesz do czegoś, osiągniesz jakąś satysfakcję, ale z drugiej strony tam jest takie trochę drugie dno, które będzie, no będzie Ciebie gdzieś kusiło, tak? Żeby tutaj być może osiągnąć jeszcze więcej w krótkim czasie, wszystko na spokój, żeby tutaj nie było jakichś niepotrzebnych takich nerwowych ruchów. No i jeżeli chodzi o kwestie finansowe, wysoce prawdopodobne, że to jest związane z finansami, no to tutaj też się dobrze układa. Idziecie po prostu po swoje, tak? No tak. Chyba bardzo materialnie raczej. Jeszcze jest diabeł, który też sygnalizuje takie coś szybkiego i tutaj fajnie się to wszystko uzupełnia. Słuchajcie, dwa razy pokazuje mi się tutaj w tych kartach, że to jest jakaś nowa możliwość do na przykład dodatkowego zarobku, polepszenia sobie statusu materialnego, tylko też właśnie ten diabeł sugeruje o tym, żeby się nie spieszyć, bo tutaj, no jak samo powiedzenie powiada, co nagrodę po diable, czyli nie przesadzajcie z czymś, nie bądźcie zachłanni, nie bądźcie zachłanne, bo może się to obrócić przeciwko Wam i na spodzie mamy kartę piątki pentakli, czyli kartę biedy. Czyli tutaj jeszcze Mikoła Fortuny brakuje, żeby to się bardzo ładnie spięło. Możecie zarówno bardzo dużo w tym tygodniu osiągnąć, jak i uwaga, bo można też dużo stracić. Więc albo w jedną, albo w drugą. Naturalnie będzie to zależało od Was, tak? To jest przekaz ogólny, więc zależy to wszystko tutaj od Ciebie. Ale tak jak mówię, bez jakichś takich nerwowych ruchów, bo może tutaj gdzieś kusić do czegoś i dodatkowa karta do przerobienia, to pojawia się ból. Czyli teraz tak, może jakiś się pojawić, może jakiś odejść. Tak jak powiedziałem, koła fortuny mi tutaj brakuje i dosłownie tak u Was jest. Taka sinusoida w tym tygodniu, wiecie? I zależy, jak ten tydzień się dla Was skończy, bo tak jak powiedziałem, może w jedną, może w drugą. Chociaż naprawdę jest taka fajna energia, że Wy wchodzicie być może na jakąś nową drogę. Tak? To jest coś nowego, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, no jest 50 na 50, tak? I to jest też tydzień jakiegoś wyzwania dla Was, drogie skorpiony. Przerobienia być może jakiejś kolejnej lekcji. Także przerobić ją poproszę jak najlepiej. Pozdrawiam. Wszystkiego co najlepsze. No i do następnych czytań. Hej. No dobrze, a ja witam bardzo serdecznie i zapraszam wszystkie strzelce na czytaniu tygodniowym. Cześć strzelce. Słuchajcie, dzisiaj za pomocą kart tarota i karty emocji zobaczymy, co dla Was na nadchodzący tydzień. W ten sposób. Wy po prostu chcecie skupić się na materii w tym tygodniu i chcecie jakiś taki też swój wewnętrzny niedostatek, jeżeli takowy występuje, zamienić na dostatek. I tak zastanawiacie się, jak to zrobić. I dobre jest to, że się zastanawiacie, ponieważ nie ma tutaj jakiegoś niepotrzebnego pośpiechu. Trzeba wszystko zaplanować tak naprawdę na spokojnie. Nawet jeżeli będzie to wymagało jakby troszkę zawieszenia energii i zawieszenia działań. Lepiej odpowiednio coś zaplanować, niż potem się zdziwić, zaskoczyć. Co jeszcze dla strzelca? Finanse. No bardzo mocno mi się tutaj pokazuje tydzień związany właśnie z materią, czyli jakieś takie zastanawianie się, wysoce prawdopodobne, że na przykład możecie dokonywać jakichś zakupów, w związku z czym zastanawiacie się,
co kupić, jak zainwestować pieniądze. Mogą się też pojawiać jakieś nowe okazje dla strzelca na spełnienie w materii, no bo jest też aspekt akli, tak, żeby finalnie pod koniec tygodnia sobie usiąść z rodziną, ze znajomymi, z bliskimi i po prostu sobie też celebrować to. Piękny tydzień dla Was. Wy po prostu, ale zacznie się od tego, że będziesz odczuwać jakiś taki niedostatek i będziesz chciał coś z tym zrobić i nagle przyjdzie być może do Ciebie jakaś okazja na to, żeby coś z tym zrobić w postaci asa pentakli. No i teraz Ty dokonujesz jakiegoś wyboru i dokonujesz, drogi strzelcu, bardzo dobrego wyboru, trafnego wyboru. Zyskujesz, dobrze lokujesz i zapowiada to też świetlaną przyszłość, jeżeli chodzi o kwestie materialne, bo bardzo mocno mi się tutaj skupia to wszystko z materią. Uwaga, dodatkowa karta to jest rozpacz. Tak jak powiedziałem, to się może pojawić, może zniknąć, więc w Waszym przypadku Wy możecie się też posklejać do jedności, tak naprawdę za pomocą tego, co tutaj się będzie działo w tym tygodniu. Bo może Ty na przykład byłeś rozpaczony brakiem jakiejś gotówki, tak? To było, przeszkadzało Tobie po prostu. I teraz to się zaczyna zmieniać. Jest okazja ku temu, żeby ta rozpacz zniknęła. Taka dodatkowa podpowiedź dla Was. Bardzo fajny, interesujący tydzień dla Was, drogie strzelce. Ja z tym czytaniem zostawiam i naturalnie życzę wszystkiego, co najlepsze, no i dużo spełnienia, pozbycia się tej rozpaczy. Do usłyszenia. Hej. No dobrze, a ja witam i zapraszam bardzo serdecznie wszystkie koziorożce. Cześć, koziołki. No dobrze, mój znaku zodiaku. Dzisiaj tygodniówka, czyli mamy kartę tarota, plus kartę emocji, która może się pojawić albo zniknąć. Co do przerobienia dodatkowo. Zobaczmy, sprawdźmy to. Zapraszam, koziorożce. Bardzo fajna energia, bardzo taka budująca, budząca do życia. I tutaj, słuchajcie, będą w tym tygodniu dla Was, drogie koziołki, działy się bardzo przyjemne sytuacje. Czyli tak naprawdę koziorożec 19. Wiecie, co mamy 19, nie muszę mówić. No cóż, no powiem Wam tak, to jest po prostu ruch ku nie nowym możliwościom. To nie będą jakieś takie nowe możliwości, coś, co nagle przyjdzie, tylko po prostu mam wrażenie, że to już było wcześniej zapracowane i teraz jest czas na to, żeby zebrać to, żeby zebrać tego więcej. Ten as pentakli w tym przypadku, w mojej opinii, sugeruje, że właśnie zbieracie to, co już wcześniej było zasiane i tego jest więcej. Tutaj można zebrać więcej. Być może nawet pierwszy raz taką kwotę, dlatego to jest dla Was taka nowość. Jest też jakaś taka, wiecie co, współpraca, mi się wydaje, że ktoś może zaprosić do wspólnej kolaboracji i też przy okazji świętować z tego tytułu, bo to będą tacy ludzie, którzy chcą dla Was dobrze i tak naprawdę Wy się bardzo dobrze czujecie w ich otoczeniu. To może być rodzina, to mogą być też jakieś nowe poznane osoby, no bo jest obok trójki pucharów karta głupca, więc może ktoś faktycznie nowy się pojawić, gdzie rozpoczniecie współpracę. Ja nie mówię tutaj stricte o jakichś związkach i coś w tym stylu. Bardziej mi tutaj wszystko pasuje na współpracę, na pomnażanie swojego kapitału, na odpowiednie lokowanie, inwestowanie, na po prostu budowanie swojej osoby na solidnych fundamentach, a nie na jakichś takich glinianych podwalinach, tak? No i na dodatek na samym końcu występuje karta arcykapłana, papieża, czyli sugestia, że przy tym wszystkim otacza Ciebie, drogi koziorożcu, spokój wewnętrzny w tym tygodniu. No i karta dodatkowa emocji, która może występować albo zniknąć, to jest ciekawość. Czyli Ty otrzymujesz więcej. Ty masz w tym tygodniu możliwości na połączenie się, na współpracowanie z nowymi osobami, tak, nowo poznanymi. I z tego tytułu właśnie pojawia się ciekawość. Gdzie to wszystko mnie zaprowadzi? Jakie nowe doświadczenia w życiu przez to zdobędę? Bo Ty widzisz pozytywy w tym.
Nie bez powodów. Tutaj naprawdę jest ciepło, jest fajnie i są zyski. Z tym Was, drogie koziorożce, zostawiam. Naturalnie życzę Wam spełnienia, bo układ jest bardzo, bardzo korzystny. No i ciekawe, co tam się więcej wydarzy. Obserwujcie. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Hej. No dobrze, a ja witam i zapraszam serdecznie wszystkie wodniki na czytaniu tygodniowym. Dzisiaj sobie zobaczymy klasycznie karty tarota plus karty emocji, co jest dodatkowo do przerobienia. Zapraszam, wodniki. Wiecie co, wodnik będzie miał wewnętrzny spokój, który go zaprowadzi do jakiegoś sukcesu, ponieważ będą sytuacje konfliktowe, będą sytuacje w tym tygodniu, które będą wymagały waszego wewnętrznego spokoju i opanowania, i to bierze się też z takich waszych doświadczeń życiowych, że ty tutaj masz faktycznie spokój, masz opanowanie i nie dasz się wciągnąć w jakieś kłótnie, w jakieś gry. Wysoce prawdopodobne, że to też może być w pracy, w miejscu, gdzie po prostu zarabiasz, tak? Jak to się mówi, na życie. W związku z czym tutaj unikniesz jakichś takich właśnie sytuacji konfliktowych. I uwaga, bo dodatkowa sytuacja i informacja dla wodników jest taka, że ktoś może chcieć tutaj po prostu ciebie okraść, wiesz? Dosłownie. I wszystko mi się tak tutaj pokazuje w pracy, więc słuchajcie, jeżeli wy wykonujecie jakiekolwiek na przykład transakcje internetowe, to tutaj też ostrożnie, żeby nie popełnić błędu, no bo wiemy, że też w dobie XXI wieku coraz częściej się o tym słyszy, więc uważajcie. I też weźmiecie się przy okazji za pracę, więc będą takie jakby sytuacje konfliktowe troszkę dla was, tak? W tym tygodniu, ale wy cały czas dzięki swojemu doświadczeniu, skupieniu, spokoju wewnętrznemu, a na pewno w tym tygodniu taki będzie występował, no zmierzacie finalnie do celu, do tego, żeby ten tydzień zakończyć jak najlepiej. No i na spodzie mamy Królową Buław, czyli potwierdzenie tego, że po prostu wodnik jest w królewskiej energii i obojętnie co by się nie działo w tym tygodniu, wy się nie dacie wyprowadzić z równowagi i nie dacie się w jakikolwiek sposób okraść, czy to emocjonalnie, czy fizycznie. Karta emocji dodatkowa, co tutaj się może pojawić, bo ten układ jest bardzo interesujący. Sprawdźmy to. Skrucha, być może okazanie skruchy też w co niektórych sytuacjach. I widzę, że to jest. Tak? Widzę, że to jest, że faktycznie wodnik tutaj okazuje tę skruchę i wygrywa z tego tytułu. Słuchajcie, no. Tak naprawdę wszystko w tym tygodniu głównie, myślę, skupia się u Was na tym, że jest ten spokój. Jest ten spokój, bo gdyby tego spokoju nie było, to tutaj wysoce prawdopodobne, że byłoby dużo jakichś popełnionych błędów po drodze, które byłyby przyszłościowo bardzo kosztowne. Ale też przyszykujcie się, drogie wodniki, na to, że ten tydzień będzie bardzo energiczny. Tutaj może się dużo u Was dziać. Także ten spokój będzie potrzebny. Dobrze, ja Wam pięknie dziękuję za ten układ, za to czytanie. Wszystkiego, co najlepsze na nadchodzący tydzień. Pozdrawiam. No i do usłyszenia. Hej. No dobrze, a ja witam bardzo serdecznie i zapraszam wszystkie ryby. Cześć, ryby na czytaniu tygodniowym, czyli dzisiaj taka klasyczna, jak to już u mnie, tygodniówka za pomocą kart tarota i kart emocji, tego, co może się pojawić dodatkowo. No i zobaczymy, co dla ostatniego, jak to u mnie, znaku zodiaku. Ryby, zapraszam. No,
Ryby tutaj, wiecie co? Dosyć często ta piątka, tak jak słońce występowało często, tak i piątki buław występują często, więc wy będziecie mieli sytuację taką jakoś też troszkę kłótliwą, konfliktową, ale wiecie co, ta sytuacja może u was dużo zakończyć. Może coś zakończyć, o może w ten sposób, może coś zakończyć, może nawet taka kłótnia, taka sytuacja będzie potrzebna, żeby na przykład troszkę sprowokować i wymusić wręcz przyspieszenie jakiegoś wydarzenia, które jest niekorzystne, które gdzieś powoduje, że masz jakąś na przykład blokadę, tak? I ty się możesz tego pozbyć. Koło fortuny tutaj występuje. No właśnie, to jest też transformowanie energii. Dla was, drogie ryby, czas zmian. I to czas takich być może dużych zmian. I wiecie, co to stanie się tak też nagle? Tak jak powiedziałem, jakby wydarzenia troszkę przyspieszają. A ty po czasie, na początku będzie trochę taki chaos, i tak się będziesz zastanawiać, czy na pewno dobrze robię, czy na pewno się dobrze stało, jak się stało, ale po czasie sobie szybko uświadomisz, że tak, mamy maga, więc jesteś w swoim żywiole i tak naprawdę ta nowa droga, która przyjdzie, no bo jeżeli coś odejdzie, no to coś przyjdzie, to spowoduje, że czujesz się o wiele lepiej, lżej i wiesz, co zrobić w danej sytuacji. No, słuchajcie, powiem wam, ciekawy, interesujący tydzień. Zobaczymy sobie jeszcze, co, jeżeli chodzi o kartę emocji, tutaj może się pojawić dodatkowo dla was. Osamotnienie. Słuchajcie, no, nawet bym zapoczątkował tutaj tezę, że to może być zakończenie jakiejś relacji. I na początku może faktycznie to osamotnienie występować, ale wy sobie potem szybko uzmysłowicie, że to osamotnienie jest potrzebne. Naturalnie przekaz jest ogólny, nie musi do każdego trafiać, ale jest takie prawdopodobieństwo, że u was może się zakończyć jakaś relacja. Jeżeli dodatkowo podpowiada nam karta emocji o osamotnieniu, które właśnie występuje, no myślę, zwłaszcza na początku tego, jak ktoś zakończy jakąś relację, chociaż zależy kto jak to odbiera, tak? Na przykład w mojej opinii po zakończeniu relacji te początki raczej powinny być takie bardziej radosne, bardziej żywe, bo tutaj są też nowe możliwości. Tak? No, a ktoś inny może to zupełnie inaczej zinterpretować. W każdym razie drogie ryby i odbierać. Dla was, powiem szczerze, to jest czas rozstań. Ale czas takich rozstań, które przyniosą pozytywne skutki, nowe możliwości i naprawdę przyniosą lepszy czas. Bo tutaj, jeżeli jest piątka buław, no to będzie jakaś taka kłótnia, tak? Coś takiego naprawdę, co już jedna i druga strona może mieć tego po prostu najzwyczajniej w świecie dosyć. Ale finalnie ten tydzień dla was naprawdę zapowiada się na plus, bo to będzie skończenie czegoś, co nie służy. Wszystkiego, co najlepsze w tym tygodniu. Uważajcie na siebie. No i mam nadzieję, że do usłyszenia na następnych czytaniach. Pozdrawiam. Hej.